A witam, koleżanki. Zaraz się zacznie. Witajcie, z tej strony Laska Gaming, a to jest niedzielna ambona, jedyny dzień w tygodniu, gdzie mogę bez przeszkód sobie popierniczyć na jakiś temat związany z grami komputerowymi, internetem, YouTube'em i tym, czym się zajmuję na tym kanale. A dzisiaj chciałbym poruszyć pewną kwestię, w sumie troszeczkę sprowokowany materiałem wideo, który ukazał się w wiadomościach TVP Katowice, chyba w piątek, ponieważ w Tychach odbywały się Mistrzostwa Europy w World of Tanks. No i oczywiście, jeżeli takie coś się dzieje, to trzeba to skomentować, bo coraz więcej ludzi gra w tą grę, milion w Polsce. Duże wydarzenie, więc musi być coś w telewizji, ale oczywiście telewizja nie mogła tego zrobić normalnie. Większość ludzi, którzy ogląda telewizję, nie są świadomi tego, czym są gry. Gry, oni, wiecie, gry, o, gry w komputer, mój Wojtek czy Michał, ma komputer i ma gry w gra w nie, nie? I tyle, taka jest wiedza ogólnie społeczeństwa o grach komputerowych. Ale oczywiście musiała telewizja podchwycić i że o, tam są czołgi i się strzelają, przez cały czas się strzelają, wojna nie ma końca, tak się kończy ten artykuł, że ogólnie artykuł nie jest aż tak nastawiony, nie jest aż tak bezpośredni jak poprzednie artykuły w telewizji, które od razu przyrównywały gry komputerowe do narkotyków, do masowego morderstwa i do wszystkich innych. Telewizja naprawdę, jeżeli już się wypowiada na temat gier komputerowych, to robi to z takim jadem i z takim, od razu atakuje po prostu medium. A dlaczego? Oczywiście dlatego, że w ostatnich latach rynek gier komputerowych staje się o wiele większy niż rynek telewizyjny. Internet, komputer, YouTube, różne strony, gry przyciągają o wiele więcej widowni niż telewizja. Ponieważ no, internet i gry komputerowe mają tą przewagę nad telewizją, że dają nam wolność wyboru, że jak ja siadam do gry, to mam listę gier na Steamie i mogę sobie, o, dzisiaj zagram w to, a tutaj w to i w to, nie? A w telewizji to muszę czekać na program dopiero kiedy wyemitują, że oni i te najciekawsze są najczęściej o 23:00. Przez co nie mogę ich oglądać, tak więc jeżeli oglądam już nawet jakieś seriale, to już oglądam na kompie, no bo nie mam czasu czekać. Poza tym w polskiej telewizji seriale, które w Ameryce biją rekordy popularności, po prostu są niedostępne. Jedynie co mamy HBO i Foxa, no to tam wszystkie moje The Walking Dead i inne można zobaczyć, ale tak to nie ma nic do zaoferowania telewizja oprócz serwisów informacyjnych, które mamy w necie, ale to się lepiej ogląda tam, na przykład ja lubię typu TVN24, 10 minut wystarczy dziennie, bo później już się to zlupuje wszystko tam, no i teleturnieje. No tak to nic i dlatego telewizja atakuje gry komputerowe, żeby po prostu zrazić do tego ludzi, że to jest złe, że jak dziecko twoje gra w komputer, to będzie masowo gwałcicielą, mordercą i to jest złe. No i tak próbuję, nie wiem, jakoś przyciągnąć do siebie, jakoś zabezpieczyć swoją bazę tych widzów, którzy będą walczyć o telewizję, że czy gry złe gry. No ale to się nie uda, no bo już sam budżet na przykład GTA 5. No to jest już takie pieniądze już się pakuje w gry komputerowe, że nie można nas już tak lekceważyć. Nie, kiedyś naprawdę, kiedyś gry, powiedzenie o sobie, jestem graczem, nieważne czy komputerowym, czy konsolowym, czy ten, to było równoznaczne z, nie wiem, z jakąś chorobą śmiertelną, ogólnie wiecznym prawictwem i dziewictwem i ogólnym wykluczeniem, że jestem graczem, czyli siedzę w piwnicy i jestem taki skarbiony i gry. W gry na komórkach gra dużo osób, nawet na tych na komórkach, nie sięgając po bardziej ambitne tytuły. No, więc nie można nas tak lekceważyć i atakować. I telewizja się ośmiesza, robiąc coś takiego. Poza tym, jeżeli już robię materiał o grze komputerowej, to powinien mieć chociaż podstawowe pojęcie, co się dzieje na rynku gier komputerowych, a nie to robi pan Józek, który przed chwilą pisał artykuł o, nie wiem,
o drzewach w parku rosną ładnie. A teraz, Józek, zrób tam materiał o grach w komputer, ale ja nie wiem, co to są gry w komputer, ale zrób teraz w grach komputer, nie? No i jeżeli telewizja chce już rozmawiać o grach komputerowych, to niech zrobi to rzetelnie, obiektywnie, żeby nie było żadnych niedomówień. I niech w końcu ludzie z telewizji pogodzą się z tym, że jest takie medium jak rozrywka elektroniczna i zaczyna być coraz większe i prawdopodobnie przebije telewizję. Dobra, to jest koniec już mojego pieprzenia na ten temat. A teraz przechodzimy do przeglądu tygodnia. I dobrze, tutaj jesteśmy już na stronie głównej mojego kanału. Ukazały się 4 filmy, czyli o jeden więcej niż poprzednio. Wiem, to jest tak mało i wiem, że mówiłem, że przed sesją nie uruchomię żadnej, nie zrestartuję żadnej serii tej, ani tej piątkowej, ani tej wtorkowej, ale raczej myślę, że wtorkową serię uda nam się odpalić i będzie więcej Laska Gaming w Laska Gaming. Więc przejdźmy do omawiania filmów, które ukazały się w minionym tygodniu. Samorost 2 Part 3 Finał. Jest już finał Samorosta, który bardzo wam się podobał i bardzo mi się podobał. Co jest bardzo fajne, że udało nam się znaleźć grę, która praktycznie wielu osobom dogodziła, wiele osób wspominają ciepło z czasów dzieciństwa, więc też się świetnie bawiłem. Soundtrack jest świetny. W poprzedniej Ambonie mieliście właśnie soundtrack z Samorosta 2, jeżeli się nie mylę. Tak więc dziękuję wam za zagranie ze mną w Samorosta 2, a jutro na nas kolejny Zagubiony w internetach mam przygotowany już film, który mam nadzieję, że wam się spodoba. Następnie we wtorek ukazał się Short Peek at the Brutal Bundle from Bundle Stars w języku angielskim. Dużo osób mnie przekonywało, żeby zrobić jakiś film w języku angielskim i teraz zdarzyła się sytuacja, ponieważ jest konkurs na właśnie film dla Bundle Stars o Brutal Bundle, więc postanowiłem stworzyć film po angielsku. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, ponieważ no z angielskiego może jestem średni. Ale wiecie, intonacja, akcenty, to się zmienia w stosunku do języka polskiego, więc musiałem to długo nagrywać, mam nadzieję, że fajnie wyszło. Polecam wszystkim zobaczenie tego i zapoznanie się oczywiście z Brutal Bundle, który jest bardzo atrakcyjny dla mnie przynajmniej, bo jeżeli chodzi o Tropico 4, reszta gier to tam też jest zajebiste, ale tam by uszło, ale Tropico 4 za 5 dolców biorę. Później. I Will Kill You. Koszmar 37. Powracamy z koszmarami. I tutaj pojedynczy koszmar pikselowato I Will Kill You. Bardzo straszny z powodu jump scenek. W ogóle tam jest mało klimatu i tego wszystkiego, ale jump scenki są oskryptowane i są w bardzo dobrych miejscach dane. No, sytuacja, w której po prostu szło się i były drzwi, czyli się szło w drugą stronę, się skręcało zamiast w lewo, to w prawo, brało się klucz, pyk, jumpscenka, spoko, nie? To teraz, no dobra, nie ta sama mapa, dobra, to teraz na kozaka idziemy, drzwi, pyk, jumpscenka. Naprawdę, pod koniec już była panika totalna z mojej strony, ponieważ no dźwięk uruchamiany przy okazji właśnie owej jumpscenki był masakryczny, tak więc bardzo fajna gra. Kolejny raz pikselowate horrory pokazały, że mają bardzo duży potencjał i naprawdę warto w nie grać, polecam. No i The Walking Dead sezon 2, odcinek 5. Finał The Walking Dead prawdopodobnie będzie jutro. Dzisiaj poskładam film, mam już nagrane. Ja już wiem, jak się skończy ten epizod, bo ponieważ byłem już tak zagrany, że musiałem dograć kolejną część. Tak więc kończymy pierwszy. W następnym filmie skończymy pierwszy odcinek drugiego sezonu i nie wiem, kiedy będzie drugi odcinek, drugi epizod, ponieważ jeszcze nie jest wydany, chyba nie ma jeszcze daty wydania. Planuję tutaj wstawić inną, bardzo podobną grę, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no to było chyba już wszystko, jeżeli chodzi o podsumowanie tygodnia, jeżeli chodzi o niedzielną Ambonę, tak więc subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym, jeżeli podobał Ci się ten film, serii Niedzielna Ambona, zobacz poprzednie odcinki albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Na razie.